Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Niech będzie pochwalony. Na wieki Pan Jezus. O, żeby koledzicy przyszli. Na wieki. Cóż ci kolędnicy tutaj szukają? Ale jedzenia. A, jedzenia. Może zagramy, co? Tak, ja mogę. Nie? Ja też. Te szafki już mi tak się akurat dopraszały, żeby wreszcie ktoś je przewietrzył. Nie ma z kim grać po prostu. Brat Marek Socha z zakonu braci mniejszych kapucynów w Tenczynie jest bardzo zaangażowany w życie młodych parafian. Ma on także wiele zainteresowań, którymi stara się zarazić młodzież, często przebywającą w działającej przy parafii kawiarence. Czym to miejsce przyciąga tak wiele osób? No myślę przede wszystkim pewną tradycją, która tutaj wytworzyła się w parafii w Tenczynie. A ponieważ jestem bardzo krótko, bo zaledwie pół roku, trudno mi powiedzieć dokładnie, co jest tym szczególnym urokiem miejsca. Niewątpliwie atmosfera, która tutaj panuje i młodzież, która tutaj też formuje się przy naszym kościele, w różnych grupach duszpasterskich. Jak brat spędza czas z młodzieżą w kawiarence? Jestem tutaj, zwłaszcza w soboty, staram się być obecny, gdy są tutaj jakieś projekcje filmów czy rozmowy, czasem zagra się z kimś w szachy czy w warcaby, więc jest taka możliwość, powiedzmy, sportowego przeżycia tutaj czasu, ale również na rozmowach z konkretnymi osobami, czy po prostu, jak to się mówi, na plotkach. Wspomniał brat o szachach. Czy to jest jakaś brata pasja? Tak, od dzieciństwa grywałem z moim ojczymem w szachy, najczęściej przegrywałem, no i w ten sposób nauczyłem się grać. A teraz też staram się prowadzić w szkole, w gimnazjum, kurs szachowy z różnym powodzeniem. Czasem znajduję dobrego przeciwnika, ale na razie jeszcze nikt w Tenczynie ze mną nie wygrał tak na poważnie. Więc mam nadzieję, że taki przeciwnik wreszcie się pojawi. A oprócz tego, że brat grywa w szachy, czy ma brat jakieś inne pasje? No, głównie muzyka, ponieważ mój świętej pamięci dziadek, tato mojej mamy, był takim muzykiem samoukiem, grywał sobie na akordeonie, śpiewał bardzo dużo, zwłaszcza piosenek ludowych, ale również kolędy, pieśni patriotyczne były jego szczególną pasją, w tym był rozmiłowany. Jako górnik podśpiewywał sobie niejednokrotnie także na przodku w kopalni Brzeszcze. No i potem ta pasja jego, jako mojego dziadka, przeszła także na mnie. Chętnie siadywałem w izbie razem z dziadkiem, śpiewaliśmy różne pieśni. On mnie uczył, wtajemniczał właśnie w te arkana wiedzy muzycznej. A potem, gdy już byłem w szkole średniej, sam zacząłem chodzić, uczęszczać do szkoły muzycznej, aby zdobywać kolejne szlify. Odchodź jeszcze, ojcze Franciszku, oczaruj świat poeto Boży. Stań przed złym wilkiem, cieniem Chrystusa bądź, pokaż jak narzędziem Ojca być. Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz, niepojęty jest dar miłości Twej. Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz, naucz mnie wciąż narzędziem jej być. We wszystkich parafiach, gdzie bywałem, i w Polsce, a także w Pradze czeskiej, próbowałem też zachęcić innych do tego, by wzięli do ręki gitarę i spróbowali swych sił.
przez tak zwane kursy gitarowe. Z różnym powodzeniem udawało się to, zwłaszcza w Polsce. Także grywam na gitarze już od 30 lat. Śpiewam również w szkole muzycznej. Kończyłem klasę śpiewu solowego w Nowym Targu i kontynuowałem potem w naszym chórze kapucyńskim, w seminarium w Krakowie, a później również prywatnie uczęszczałem do szkoły muzycznej jeszcze w ramach dokształcenia. Czy śpiewa brat tylko w języku polskim? Generalnie głównie w języku polskim, ale lubię, jeżeli repertuar jest ubogacony także o języki obce, ponieważ jak wspomniałem, przebywałem ponad 8 lat w Pradze czeskiej, nauczyłem się również dobrze posługiwać językiem czeskim. Śpiewam także po niemiecku, trochę po angielsku, po włosku, po hiszpańsku, po łacinie. Akurat w tych językach wydane zostały dwie płyty, głównie płyta kolędowa, która jest w 9 językach, a płyta, którą mam przed sobą tutaj, Ave Maria Vivat Franciscus, jest to we współpracy z jedną praską nauczycielką muzyki, płyta w 7 językach, są to śpiewy maryjno-franciszkańskie. Czy się brat interesuje? W dzieciństwie bardzo pociągała mnie astronomia. Byłem uczestnikiem paru konkursów wiedzy astronomicznej w naszej gminie Andrychów. Nie zajmowałem może jakichś wysokich miejsc, ale zawsze pociągało mnie gwiaździste niebo i chciałem wiedzieć, co tam jest i jak się nazywają te poszczególne białe punkciki. Również majsterkowanie, jak chyba u każdego chłopaka. Grywałem także w piłkę nożną, najczęściej na podwórku. Przed moim blokiem byłem bramkarzem, ale nie tylko. Później również moją pasją stały się kajaki. Bardzo chętnie pływałem kajakami, bardzo mi ich brakuje teraz. Uprawiałem także lekko atletykę, zwłaszcza biegi przełajowe. Grałem w siatkówkę przez parę lat również w sekcji szkolnej w Technikum Weterynaryjnym w Nowym Targu. Przez ostatnich parę lat, jeszcze będąc w Pradze, zacząłem uprawiać aktywnie sztukę walk aikido, która pochodzi z Japonii. Było to ze względu na pewne dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce przy naszym klasztorze w centrum Pragi. Tam poprosiłem pewnego człowieka, żeby łaskawie nie sprzedawał narkotyków na terenie parafii, po czym on odpowiedział, wyciągając nóż i po prostu rzucił się na mnie. Więc obroniłem się jak tylko mogłem, najlepiej odepchnąłem tego właśnie napastnika, który był wyższy ode mnie przynajmniej o pół głowy. I uciekłem do domu i wezwałem policję. Po 2 tygodniach praktycznie znalazłem się już na ćwiczeniach aikido, gdzie opowiedziałem instruktorowi po prostu swoje wydarzenie, przygodę, która miała miejsce i bardzo się zdziwił, że udało mi się tego człowieka po prostu jakby obezwładnić. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Boże Ojcze nasz, niepojęty jest dar miłości Twej. Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz, naucz mnie wciąż narzędziem jej być.